Wojsko Polskie w 1939 roku posiadało kilka rodzajów czołgów, takich jak np. Vickers E, 7TP, Renault FT-17, Renault R-35 czy Hotchkiss H-35. Były one jednak rzadkim widokiem na polach bitew. Podstawą polskich sił pancernych pozostawały w tamtym czasie tankietki. Polskie tankietki powstały na bazie brytyjskiego pojazdu Carden Lloyd. Po jego nabyciu przystąpiono do opracowania własnej wersji i po kilku testach i modyfikacjach w 1931 roku do służby przyjęto tankietkę TK-3. Po niedługim czasie wprowadzono kolejne modyfikacje i rozpoczęto produkcję ulepszonej wersji o nazwie TKS. Tankietki były również obiektem wielu eksperymentów. Na ich bazie powstały niszczyciele czołgów, działa samobieżne, tankietka z obrotową wieżą czy ciągniki artyleryjskie. Bardzo udaną modyfikacją była tankietka wyposażona w polski najcięższy karabin maszynowy kalibru 20 mm. Broń ta okazała się bardzo skuteczna w walce z lekkimi niemieckimi czołgami. Załogę tankietki stanowiło dwóch żołnierzy, dowódca strzelec oraz kierowca. Ogółem wyprodukowano prawie 600 sztuk tego typu pojazdów, które służyły w pododdziałach pancernych i rozpoznawczych. TKS-em uzbrojonym w działku 20 mm dowodził we wrześniu plutonowy podchorąży Edmund Orlik, uważany za pierwszego w historii polskiego asa pancernego.